Chwała Bogu. Otwórzmy swoje Biblię na Księdze Jeremiasza, 18 rozdział. Księga Jeremiasza, 18 rozdział, pierwszych 11 wersetów. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, tej treści: wstań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię ci moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobiono. I doszło mnie słowo Pana tej treści: czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz, mówi Pan? Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuje tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę. Lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuje dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Otóż teraz powiedz mężom judzkim i mieszkańcom Jerozolemu: tak mówi Pan, oto ja przygotuję na was nieszczęście i podejmę przeciwko wam postanowienie. Zawróćcie więc każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny. Tematem, na którym chciałbym usłużyć, to jest glina. Taką gliną jesteśmy my w ręku naszego Stwórcy, w ręku garncarza. I przypatrzmy się temu, co przeczytaliśmy. Słowo doszło Jeremiasza od Pana i Bóg mu powiedział, że idź do domu garncarza, a tam ci objawię swoje słowa. I kiedy on wstąpił, on zobaczył, że garncarz był w swoim warsztacie, on pracował i on wyrabiał jakieś naczynie ręcznie z gliny, ale to się nie udało. Wtedy on zaczął z tej samej, jakby z tego samego materiału robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinny być zrobione. I co doszło, jakie słowa doszły Jeremiasza? Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz, mówi Pan? Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. I może ktoś by sobie pomyślał, że to jest takie niebezpieczeństwo dla nas, że jeżeli coś nie wyjdzie, to Bóg będzie nas przeformowywał, ale ja chcę wam powiedzieć, że to jest wielkie błogosławieństwo, że jesteśmy w ręku naszego Pana, że właśnie jesteśmy tą gliną, którą On może obrabiać, którą On może formować. Jeżeli On jest naszym nauczycielem, jeżeli On jest naszym mistrzem, a my jesteśmy uczniami, to powinniśmy się właśnie uczyć od Boga, powinniśmy przyjmować te wskazówki, powinniśmy przyjmować te formowanie, które Bóg dla nas daje i stawać się właśnie tacy, jak Bóg chce od nas. I werset 11, druga część: zawróćcie więc każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny. Może to słowo jest dzisiaj do ciebie, może powinieneś zawrócić, może powinieneś poprawić swoje postępowanie, swoje czyny. Jeżeli to ciebie się dotyka, jeżeli Bóg do ciebie przemawia przez to, to jest właśnie formowanie Boże. To Bóg cię formuje, Bóg ci wskazuje, co masz zrobić, i to jest wielkim błogosławieństwem dla ciebie, jeżeli przyjmiesz to słowo, jeżeli weźmiesz je pod uwagę. I tak, sami nic nie możemy uczynić, bo Jezus powiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie, ale możemy przychodzić do Boga i prosić: Boże, Ty mnie zmieniaj, Ty mnie kształtuj, aby był widoczny we mnie Twój obraz. I chcę powiedzieć takie, podzielić się z tym, co sam przeżywałem w swoim życiu. Otóż modliłem się do Boga w pewnej sprawie i uważałem, że to jest dobra sprawa, ale nadal tak samo uważam, ale myślałem, że jakby Boże działanie będzie inaczej, a przyszło do mojego życia tak, że przez parę dni miałem tak ciężko, że po prostu nie rozumiałem niczego, co się dzieje w moim życiu. Niby się starałem być i jakoś miły i normalnie, a wszystko na wokół mnie jakby wstawało przeciw mnie, jakieś oskarżenia takie, czy jakoś, czy ja może to tak odbierałem, nie wiem, ale tak strasznie się czułem. I
Pamiętam, to już był właśnie drugi dzień, że tak po prostu nawet nie wiedziałam, co robić, jak postąpić. I pamiętam, że jechałam na młodzieżowe nabożeństwo i tak w samochodzie aż po prostu westchnąłem do Boga, że Boże, no Ty mi pokaż, co ja mam zrobić, jak ja mam postąpić w tej sytuacji, bo to było jakby taka wyrządzana może krzywda dla mnie, taka jakby na stronie bardziej psychicznym niż cielesnym i no się męczyłem, nie wiedziałam, co robić i tak zawołałam, Boże, no przemów do mnie, objaw Boże, co ja mam czynić? I w środku właśnie gdzieś tak nabożeństwa młodzieżowego ja zrozumiałam, że to jest to, o co ja prosiłem Boga, tylko ja po prostu nie wiedziałam, że Bóg może tak to robić i często właśnie jeżeli o coś prosimy Boga, to my mamy swoje jakieś wyobrażenie Bożego działania, ale jeżeli o coś prosimy Boga, czy prosimy o mądrość, czy prosimy o miłość, czy o coś inne, to musimy jakby, nie możemy założyć, jak Bóg będzie działał, bo Boże myśli to nie są myśli nasze i Boże drogi to nie są drogi nasze. I bo Bóg przewyższa nas, przewyższa ludzi, Bóg jest Bogiem. I właśnie dziękuję Bogu za to, że mogłem zrozumieć, że to właśnie Bóg odpowiedzie na tę modlitwę, Bóg kształtuje, chociażby to boli, ale jeżeli chcemy się zmieniać, jeżeli chcemy mieć to lepszy charakter, jeżeli chcemy się przemieniać, to musimy czasami się nastawić na to, że może ich boleć, ale to może takie chwilowe będzie jakieś cierpienie, ale wiemy, że my mamy wzrastać, my mamy bardziej i bardziej starać się podobnymi do naszego Pana. I może człowiek czasami jakby nie chce się zmieniać, nie chce się przemieniać. W liście do Rzymian, 2 wersety, 9 rozdział, 20-21 werset. Rzymian 9, 20-21. O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemu mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? Czy garcarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? Nasz Bóg jest Bogiem i On ma władzę. On ma władzę nad właśnie tą bryłą gliny, nad nami i On może z nas uczynić to, jak w Jeremiasze było napisane, tak jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I my właśnie powinniśmy się poddawać pod Boże działanie, żebyśmy, jeżeli też prosimy Boga o Jego działanie, żebyśmy to przyjmowali i dziękowali za to, że Bóg działa w naszym życiu. Izajasz 64:8. Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscy dziełem Twoich rąk. Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscy dziełem Twoich rąk. Niech właśnie Boże Słowo też nas przemienia, niech Bóg przemienia nas, niech kształtuje nas właśnie na ten obraz Boży. Chciałbym jeszcze podzielić się wierszem w języku rosyjskim. Tytuł wiersza to jest właśnie glina. Mieniaka glinu Ty dostał i z jamy moich parokaw i grzechownych dzieł, ka glinu miał święcennymi rukami i na mnoju podgatawiłся, smatrieł. I z siech ja sił Ciebie soprotivlялся, rwался неудержимо в прежний мир, но постепенно плоть моя смирялась, и Ты меня водою окропил, водой живой, любви Твоей и верой, создал баланс, чтоб видеть, вылепить сосуд, i położył na kruk gańczarny ciała, moje grzechowne, swój продолжая trud. I naczął kruk wraszczaca w mieście z ciałem, o jak stradała sobstwinaja ja. Ona łamała gliniane stieny, no Ty opiać łożył na kruk mnie. Czym больше ja mieniał się, tym prekrasniej sosud walał się u Ciebie, Gospodź. Ty ubierał moje byłe strasti i szlifował bezformienną płoć.
Ты знал один, каким сосудом стану. Ты видел мое сердце изнутри и слышал, как душа моя кричала в болезни, боли сильной, помоги. Ты шлифовал характер в испытаниях, формировал смирение и любовь. Перетирая в пыль мои страдания, ты в глину добавлял святую соль. Ты словом уточнял в сосуде стенки, чтоб он звучал, неся благую весть, и форму придавал рукою крепкой, счищая гордость святостью и лесть. Нанес рисунок слов святых завета, чтоб после обжига они могли сиять, и, освещая душу нежным светом, поставил, как Творец, свою печать. Я на кружале до сих пор Спаситель, ты трудишься, не покладая рук, чтоб не было на мне греховных пятен, чтоб стал святым, изъящим мой сосуд. О мой Отец, тебе я благодарен, что ты нашел мой глиняный кусок, бесформенный, сырой и в темных пятнах, и видел в нем значение и толк. Хвала тебе, Господь, за труд огромный и за терпение великое ко мне, что я дышу твоей святой любовью, что я жив благодаря тебе. Аминь.